Matko. Good boy. Stupid fucking pheasant. Oh, piss off. No, ale powiem wam, że faktycznie w terenie to jest tyle rzeczy, tyle po prostu niespodziewajek przerażających. Gorsze są chyba te bażanty, które wyskakują nie wiadomo skąd się biorą i w ogóle nie wiadomo. Ptaki, bażanty, króliki. Ja wam opowiem historię, mnie kiedyś prawie zabił królik, nie? Ja jakby przysięgam, jechałam na zimnokrwistym koniu, grubas. Zaczęliśmy się ścigać na łące. I ten mój grubas gdzieś tam powoli galopował, coś tam próbował brykać, ale ogólnie było spoko. Wszyscy mnie wyprzedzili, no bo ten grubas ledwo po prostu sobie biegł. Słuchajcie, w drogę powrotną, grubas też został fest w tyle. Oni wszyscy tam się ścigali, z przodu biegną, po prostu dzina. Ja tam, wiesz, galopuję, no bo grubas galopuje, tak, galopuję, no to trudno. Słuchajcie. Królik, zając dosłownie, bo tam była taka wielka trawa. Zając wyskoczył dosłownie mi i koniu przed twarz, wybił się przed nami, wyskoczył w drugą stronę. Jak ten koń to zobaczył, ja nie sądziłam, że może ten koń osiągnąć taką prędkość. Ja przysięgam, oni byli już prawie na samym końcu łąki. Ja ich dogoniłam, ja ich przegoniłam. I ten koń po prostu dostał taką prędkość światła, że jak już dojechałam do końca łąki i się zatrzymałam, to oni byli daleko za mną. Daleko za mną. To było jednocześnie niesamowite, jednocześnie przerażające przeżycie. Jakby naprawdę, jak przyjdzie walka o życie, bo ten koń wtedy chyba walczył o życie, to naprawdę... Jakby przeskoczycie wszystkie swoje możliwości, naprawdę, ten koń przeskoczył wszystkie możliwości swojego, nie wiem, organizmu, jakie były tylko możliwe. On osiągnął inny poziom po prostu. Ci przerażające jednocześnie, wow, no wow. Wierzcie mi, nawet niepozorny koń, on może potrafić, jak przyjdzie co do czego. O matko, ale widzieliście, jakie to było smooth klepnięcie? Koń tego nie poczuł w cudzysłowie. To było śmieszne, zaśmieszyło mnie to. Boże, ale widziałam trochę TikToków z tym kucykiem. To jest najgrzeczniejszy kucyk na świecie. Dobra, trochę mnie. Ale najgrzeczniejszy kucyk na... Dobra, już jednak nie. Ale dobra, w innych TikTokach jakby widziałam, to był najgrzeczniejszym kucykiem na świecie. Ale i tak jest cudowny kucyk. I dziecko też jest super. Przejścia. Ale powiedzcie, że tak nie jest. Jak ktoś na was patrzy, to wszystko się wali. Jeździcie okropnie, to nie jest wasz dzień, koń się nie słucha, jest w ogóle tragicznie. A w momencie, kiedy wszystko wychodzi, nikt nie patrzy. Takie słodziaczki. Ja wam też nagrywałam ostatnio, że te statek blisko leżały na pastwisku. Ale nie ułożyły się aż takie serduszka jak te. Rose, I've just fallen off. Fuck. Oh, is he alright? Are you okay, baby? What about me, mate? Fuck off, why are you still on the ground, you fucking pussy? Oh, come on. God, I think we need to get a vet out to him. What about me, mate? I don't care about you. Oh, has he hurt himself at all? Pass me my phone. What, are you calling an ambulance? No, you prick. I'm obviously calling a vet for the horse. Ej, ale wiecie, co jest najgorsze? Że jak byłam instruktorem, to dla ludzi byłam przemiła, byłam przesympatyczna, ale w momencie, kiedy wchodzi kontakt z rodziną i rodzina wsiada na konie i ktoś bliski wsiada na konie, to dosłownie zamieniałam się w taką osobę, nie? Ja po prostu normalnie nerwowo się nie wytrzymywało, naprawdę. Jak przychodzi kontakt z rodziną i uczyć rodzinę jeździć konno, to koniec. To nie można, tak? Najbezpieczniejsza przeszkoda nie istnieje. Tymczasem przeszkoda. Najbezpieczniejsza na świecie. To przeszkoda dla mnie. Z moimi wszystkimi schizami i rzeczami, jakie widziałam, co się z końmi działo. To jest przeszkoda dla mnie. Ktoś chce jeszcze wiedzieć, czemu nie lubię westernu? W sensie, nie wiem, nie po prostu, jakoś, nie wiem. Może ktoś jest tutaj westernowcem i jest mi w stanie powiedzieć coś na ten temat i wyjaśnić mi to w superlatywach, to może zmienię zdanie, ale...
Ej, ciekawe, co u nas by zrobili, gdyby ktoś tak wszedł z kucykiem, nie? Albo chociaż u nas to pewnie by było tak, że zaraz by krzyczeli: ej, co ty robisz, śmierci, kupa, coś tam. Nasz kraj chyba nie jest aż taki... Nie wiem, jak to powiedzieć, pozytywnie nastawione, bo nawet z psami są problemy. Ja nie rozumiem w ogóle, jakby, jeżeli pies jest grzeczny, to w czym są problemy? Jakby, nie wiem. Matko jedyna! Co jest? No to tak jak mówiłam, kucyki to jest inny wymiar. Ale to na przykład, patrzcie, jak on atakuje inne konie, mały gnój i że on jeszcze żyje. Jakby duże konie są dużo bardziej stabilne niż te małe. Ja nie wiem, co jest z tymi małymi, ja tak. Myślę, może to też kwestia wychowania w jakiś sposób, nie? Bo się tak bardziej traktuje, ha, 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 bo są małe. Matko jedyna. Okropny. To już z takim kuckiem chyba to jakiś behawiorysta, nie? Trzeba było, czy co? Że on tak katuje te duże konie. Come on! You're not stuck! Well, I clearly am fucking stuck, you silly bitch. Come on, you're not stuck! I swear to God, woman. Come on, boy! You managed to get yourself there, Rocco. Come on, boy! What's that got to do with anything? Really? Yes, really. Come help me. You're really gonna make me come across and get you? You should already be crossing the street. Why are you not crossing the street? Oh, okay. Right, wait there. Nie wiem, konie to jest inny wymiar, naprawdę. I to jakby ja. Mój mózg też tego nie ogarnia. Wlezie tam, wbiegnie tam, ale wyjść już nie wyjdzie. Bo nie. I swear to God, if you're filming me and putting this on TikTok. I am recording you, because you're being a moron. Maybe if I do a little jump. Don't jump, for the love of God. Oh shit, sorry. You're gonna jump straight into me. Okay, I promise I won't jump. Oui. Jesus fucking Christ. Hang on! Let me take your head collar off, you big fat doylem. Bye, bitch. Welcome. Debile, debile. Konie to debile. I tyle. Jak żyję tak ja w wieku, nie? To tylko tak siebie widzę. Jedyna szczęśliwa starość. Z moim szczęściem, koń mnie wysadzi na pierwszym możliwym zakręcie. I obniżymy swoją długość życia, nie? Moja linia życia się szybko skróci. Grzeszę dla dzieci, babcia potwierdza. Ale to chyba wygląda, że to jest koń chyba jakiś świeżo zajeżdżony. I chyba szybko poszło. Chociaż ten począteczek, który widzimy, wyglądał bardzo dobrze. Także pytanie, czy koń był dobrze do tego przygotowany, nie? Do tego wypadu. Czasami nie da się przewidzieć jakichś rzeczy. Czyli nie wiem, ten koń wygląda tak jakby, nie wiem, pierwszy raz miał człowiek. Nie wiemy więcej, więc więcej się wypowiadać nie będziemy. Ej, ale na taki tor na przykład, z dobrym podłożem i ze swoim koniem, kiedyś pojechać się tak, wiecie, pościgać w bezpiecznym jakby, na bezpiecznym terenie i długim terenie, to by było coś super. No, takie coś, to bym sobie chętnie pojechała na tor ze swoim koniem. Gdyby ktoś pytał, dlaczego potrzebuję kucyka. To właśnie dlatego. Konie to debile. A nie, kot. O, ale ten koń chociaż jest chyba przyzwyczajony do tego i jeszcze ma ochronnik w postaci Derki, czyli kot go nie dziabnął pazurami. No, ale koty w stajni to też inny wymiar.